1 kwietnia z wielkopolskich torów znikną pociągi prowadzone przez zabytkowe lokomotywy z wolsztyńskiej parowozowni. To konsekwencja braku porozumienia pomiędzy właścicielem lokomotyw PKP Cargo a samorządem województwa wielkopolskiego, który płaci za węgiel. Czy to już definitywny koniec działającej nieprzerwanie od ponad 100 lat parowozowni? Sprawdzał Bartłomiej Pomianowski. Symbolem Wolsztyna przede wszystkim lokomotywy. Parowozownia to jest głównie. I trudno z tym dyskutować. Lokomotywy z wolsztyńskiej parowozowni na kolejowe szlaki Wielkopolski wyjeżdżają każdego dnia od ponad 100 lat. Stanisław Gawroński, miłośnik kolei do Wolsztyna, przyjechał aż z Olsztyna. Kilkanaście lat dosłownie czekałem na możliwość przyjazdu tu do parowozowni do Wolsztyna i wreszcie się ziściły moje marzenia. A tu taka przykra niespodzianka. Chodzi o informację, która obiegła nie tylko Wolsztyn, ale cały kolejowy świat. Za kilka dni parowozy znikną z torów. Samorząd województwa wielkopolskiego przestaje finansować pociągi prowadzone trakcją parową. 1 kwietnia te dwie pary pociągów, które kursowały ciągnione przez parowóz, przestaną jeździć. W to miejsce pojawi się szynobus. Marszałek Jankowiak przyznaje, że jest to wyraz determinacji i chęci wpłynięcia na właściciela parowozowni i lokomotyw. Spółkę PKP Cargo, z którą samorząd województwa, a także powiatu i miasta Wolsztyn miały utworzyć spółkę Parowozownia Wolsztyn. To miał być ratunek dla zabytkowej lokomotywowni. Dla nas jest ważne, żeby nie tylko ta parowozownia funkcjonowała, ale żeby również codziennie parowozy wyjeżdżały na trasy. Plany spaliły jednak na panewce. Tymczasem do naszej redakcji przyszło pismo od rzecznika PKP Cargo, w którym czytamy. Przedstawiliśmy koncepcję utrzymania przewozów trakcji parowej przy jednoczesnej propozycji utworzenia na bazie parowozowni Wolsztyn instytucji kulturalnej i muzeum, a nie czysto komercyjnej nastawionej na zysk. Takie rozwiązanie gwarantowałoby zachowanie długoterminowej perspektywy działania poprzez zwiększenie możliwości pozyskania finansowania w postaci dotacji czy środków unijnych. No jest to do rozważenia, tylko że w tej propozycji jest zawarty kolejny element, który mnie bardzo mocno niepokoi, że warunkiem utworzenia tego muzeum jest długoletnia umowa na wykonywanie regularnych przewozów pasażerskich. A to jest to, czego żeśmy chcieli w spółce uniknąć. Tak czy inaczej, od 1 kwietnia parowozy nie wyjadą na tory. Nie wiadomo też, co będą robić maszyniści, którzy całe zawodowe życie spędzili w parowozach. My innej pracy no nie umiemy robić. No. Jestem ślusarzem z zawodu wyuczony, ale teraz od początku bym musiał, nowe technologie są to wszystko, od początku bym musiał uczyć, a ponad 50 lat człowiek ma to na nowe stanowiska, teraz to się już nie nadaje. Mieszkańcy Wolsztyna wierzą jednak, że parowozy wrócą jeszcze na żelazny szlak. No, że tam jakiś sponsor się znajdzie na to, bo przecież to jest antyk. To jest jedyny na świecie taka to parowozownia, nie? No i chyba powinna w dalszym ciągu działać, nie? Podobnego zdania są chyba wszyscy. Pytanie, czy uda się znaleźć kompromis, który pozwoli uratować parowozownię. W przeciwnym razie przyszłe pokolenia lokomotywę parową będą znały tylko z wiersza Juliana Tuwima. Przygotowania do utworzenia spółki, która miała być ratunkiem dla parowozowni Wolsztyn, trwały kilka lat. Dziś trudno oprzeć się wrażeniu, że cała para poszła w gwizdek. Wolsztyn, Bartłomiej Pomianowski.